Według raportu środowiskowego planowana w suwałkach instalacja termicznego przetwarzania odpadów nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, informuje ratusz. Pełen raport nie jest jeszcze dostępny, ale jak zapowiadają władze miasta, w przestrzeni publicznej ma się pojawić wkrótce, na początku nowego roku. Konsultacje społeczne zaplanowano na luty 2022 roku. Mają potrwać 30 dni. Planowana instalacja ma generować znacznie mniejszą emisję niepożądanych związków chemicznych i pyłów niż istniejąca elektrociepłownia PEC. Zasięg oddziaływania również ma być istotnie mniejszy. 130-metrowy komin suwalskiej spółki energetycznej rozsiewa to, co się z niego wydobywa, w promieniu 1200 metrów. Komin spalarni ma być znacznie niższy. Planuje się, że nie przekroczy 40 metrów, a zasięg oddziaływania sięgnie około 400. W takiej odległości nie ma budynków mieszkalnych. Zauważają samorządowcy. Obawy mówiące o składowaniu odpadów oczekujących na spalanie specjaliści kwitują krótko. Na terenie inwestycji kilkudniowy zapas paliwa będzie przetrzymywany w zamkniętej hali. Fetor z odpadów nie będzie się wydobywał na zewnątrz, bowiem w pomieszczeniu panować będzie podciśnienie. To standard we współczesnych instalacjach tego typu mówią. Według obliczeń bezpieczne pozostaną takie tereny jak Ostoja Wigierska, Otulina Parku Narodowego oraz obszar chronionego krajobrazu. Jak przewidują autorzy raportu, transport odpadów oraz pozostałości po procesie spalania nie spowoduje natężenia ruchu pojazdów. Obliczyli, że dziennie będzie to około 8 ciężarówek. Więcej szczegółów, przede wszystkim tych dotyczących emisji pyłów czy gazów, znaleźć można na stronie internetowej poświęconej planowanej instalacji. Adres witryny to idpodlasuwałk.pl